Do pojedynku derbowego obie drużyny podchodziły w nie najlepszych nastrojach. Broń przed tym spotkaniem nie wygrała w 7 starciach, a w 4 z rzędu nie zdobyła gola. Pilica z kolei w dalszym ciągu zamyka stawkę grupy pierwszej, trzeciej ligi i widmo degradacji coraz mocniej zagląda jej w oczy. W pierwszej części spotkania Broń przeważała, ale Białobrzeżanie walczyli, a efektem tego była jednobramkowa przewaga do przerwy po trafieniu Oskara Wojtysiaka. Broń wyrównała tuż po rozpoczęciu drugiej połowy po golu Marcina Szymczaka. Decydujące trafienie padło w doliczonym czasie gry, a jego autorem był zawodnik Broni Dorian Buczek i Radomianie wygrali to spotkanie 2-1.